Dlaczego warto pamiętać o pokusach ewangelicznych, znaczy o pokusach, które widzimy w Ewangelii, o tych, którymi jest kuszony nasz Pan Jezus Chrystus? Bo one właśnie są u początku naszego życia duchowego. Jeżeli nie radzimy sobie z nimi, to bardzo słabo postępujemy naprzód. Jeżeli tu dajemy się ciągle oszukać właśnie pożądliwości ciała, pożądliwości oczu, tej pysze, to bardzo słabo postępujemy do przodu. Jasne, że to wraca coraz to na nowo, że widzimy, jak jesteśmy zwodzeni w tych kwestiach, w tych trzech pokusach, ale też warto zobaczyć, że tutaj na nas już czeka zaproszenie do ciągu dalszego, do tego, żeby pójść już dalej właśnie z tego miejsca, gdzie jesteśmy kuszeni do tych takich pierwszych, podstawowych rzeczy. A przed nami jeszcze jest dużo do zrobienia w życiu duchowym. Pamiętajmy więc o tych pokusach, które widzimy w Ewangelii, ale jednocześnie nie zatracajmy dążności do tego, co jest dalej w życiu duchowym. I za tym, jak nas Pan Bóg prowadzi, podążajmy.